Bardzo dobre otwarcie, emocjonujące otwarcie sezonu w Bielsku-Białej. Przynajmniej przez 30 kilka minut mogliście liczyć na przynajmniej jeden punkt. Wróciliśmy do samego końca, bo naprawdę dzisiaj zagraliśmy, uważam, niezłe zawody. Szacunek dla wszystkich chłopaków za zaangażowanie, bo naprawdę zostawiliśmy dużo serca dzisiaj. No troszeczkę brakło, no gdzieś mogliśmy strzelić bramkę piątą, gdzie Bartek wyjmuje z linii. Gdzieś tam troszeczkę szczęścia, myślę, nam zabrakło, a w końcówce troszeczkę już sił. Także rekord to wykorzystał i wygrywa spotkanie. Spodziewałeś się, Marcin, takiego właśnie emocjonującego otwarcia na dzień dobry sezonu w Bielsku-Białej? Mamy fajną drużynę, także spodziewałem się, że jesteśmy w stanie powalczyć z rekordem, tym bardziej znając osłabienia rekordu przed tym spotkaniem. Wiemy, że nie grał i Mikołaj Zestawnik, i Rakić. Michał Marek też nie zaczął od początku, także wiedzieliśmy, że można ich dzisiaj ugryźć. No szkoda, nie udało się, no ale wracamy podniesione głowy, bo naprawdę zagraliśmy niezłe. To dopiero pierwsza z 30 kolejek tego sezonu, ale nie uwierzę w to, że zaspokoi Was choćby minimalnie lepsze miejsce od 8 zajętego przed rokiem. Ja myślę, że nie będę mówił o tym, jakie miejsce nas zadowoli. Będziemy się koncentrować na każdym kolejnym spotkaniu. Mamy teraz wicemistrza Polski, Lubawa przyjeżdża do nas, także koncentrujemy się na tym i wierzę w to, że tym razem uda nam się urwać punkt. Spodziewałeś się, że będzie aż tyle pracy w bramce? Zawsze z Toruniem jest trochę pracy, zawsze z tym zespołem gramy takie, można powiedzieć, wyrównane zawody do którejś tam minuty i na pewno można było się spodziewać, że to będzie pierwszy mecz i na początku będzie to tak wyglądać, jak wyglądało. Szkoda, może szkoda jedynie tych bramek straconych, bo trochę za łatwo je traciliśmy, ale w drugiej połowie myślę, że zagraliśmy już trochę lepiej, trochę już bardziej, tak można powiedzieć, na spokojnie i udało się wygrać pierwsze, jak to się mówi, koty za płoty i już patrzymy w przyszłość, będziemy się przygotowywać do kolejnych meczów. Ale spoglądając na to spotkanie z perspektywy kibica, były emocje, były widowiskowe, efektowne akcje. Czegoż chcieć więcej, przynajmniej na otwarcie sezonu? No dokładnie tak powiedziałem. My cieszymy się z tego, że zdobyliśmy 3 punkty. Mecz, myślę, że tak jak powiedziałeś, był w dwie strony. I ci mieli sytuację, i ci mieli sytuację, i były kartki, i były rzuty karne, można powiedzieć. Także wszystko, co kibic by chciał oglądać, było w tym meczu. Mówię, jedynie szkoda, że u siebie tracimy taką ilość bramek. No to jedynie taki trochę ból, można powiedzieć. Za to dyspozycja strzelecka na niezmiennie dobrym poziomie. Tak, myślę, że jeśli byśmy mieli jeszcze troszkę lepsze celowniki, to mogło być ten, ale myślę, że chłopacy sobie to zostawili na kolejne mecze i będzie coraz lepiej. Dzięki za rozmowę. Dzięki również. W samych superlatywach, jeśli chodzi o poziom sportowy i emocje, można mówić po konfrontacji rekordu z FC Reiter Toruń. No tak. No na pewno też nie powiem tego buńczucie, natomiast spodziewałem się, że my w tym meczu dzisiaj postawimy, bo już taką wiarę wlewałem też chłopaków, że no mamy wielu doświadczonych futsalistów już. Chłopaków, którzy za tej mojej kadencji rośli, grali o medale. Też często stawialiśmy, zwłaszcza u siebie, zespołowi rekordu. Dodatkowo perełka w postaci Daniela Galego, który dał nam tego błysku jeszcze i jakby tak cała ta konstrukcja powodowała, że jechałem z mega optymizmem na ten mecz i wiedziałem, że to dzisiaj będą dobre zawody tak naprawdę i że sprawa w wyniku będzie otwarta i to rzeczywiście było dzisiaj widać od pierwszej minuty, że ten mecz tak nam pokazał i wyznaczył nam drogę, że właściwie dzisiaj, oczywiście nie tam jakoś buńczucznie, ale jak będziemy pracować rzetelnie i systematycznie, to możemy właściwie z każdym w meczu zawalczyć, a no tu wynik był sprawą otwartą, on mógł równie dobrze gdzieś pójść w którymś momencie w drugą stronę. No ale tak, na pewno same superlatywy, dobry otwarty mecz, dobre widowisko, sporo bramek, sporo akcji bramkowych, także doskonała promocja futsalu i jeden z niewielu meczów na rekordzie, który tak wzbudził emocje wśród kibiców, bo wiemy, jakie są często mecze tutaj na rekordzie, a to był mecz taki, w którym musieli się chłopacy z rekordu mocno napracować. I choć to dopiero pierwsze spotkanie tego sezonu, to już możemy powiedzieć odkryciem właśnie rzeczony Daniel Gajego. No tak, super chłopak. Co tu dużo mówić, tak? No chłopak, który futsalowy jest, można powiedzieć, jeśli chodzi o technikę taką specjalną futsalu, jest właściwie, można powiedzieć, zawodnikiem kompletnym. Gdzieś jeszcze ma problem taki jeszcze z regulacją pewnej gry, tam trochę się czasami jeszcze głowa mu gotuje, bo to wiadomo, południowiec, ale no on był w tej układance czymś, co też ja potrzebowałem jako trener, bo my tacy takim sobie bardzo kolektywnym byliśmy, zawsze niewygodnym, ale gdzieś poza Mrówczyńskim takiego jeszcze gościa z błyskiem, takim do gry 1-1 nam trochę brakowało, a jego dzisiaj mamy i pokazał ten dzisiejszy mecz, że ta układanka całkiem nieźle nam się zaczyna układać. A tak jak powiedziałem, z pokorą, spokojnie, systematycznie pracując, możemy być dla każdego niewygodnym rywalem. Czego serdecznie życzę. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Nadspodziewanie atrakcyjne widowisko, choć momentami nerwowe z udziałem rekordu. No, zawsze pierwsza mecz jest trudno, no, bo nerwujemy. Pierwsza raz, jak zaczynamy sezon, no. Rywala też było dużo motywacja, no. W Toruń jest ciekawa drużyna, no. Ale
nie możemy grać jak dzisiaj. Mamy dużo błądy, easy błądy, łatwa błądy, no, na pierwsza połowa. To nie jest bez sensu. Toruń ma trzy bramki, trzy gole na pierwsza połowa, no, jest bardzo trudno. I potrzebujemy zmiany trochę nasza głowa, nasza percepcja, jak jest futsal ekstraklasa, no. Każda sezon futsal ekstraklasa jest najtrudniejsze, bo drużyny są lepsze, trenerzy są lepsi, zawodnicy są lepsi. Nie możemy, zaczynamy każdy mecz na 5 minut i gramy 4-0. So, potrzebujemy administracji ten mecz, praksujemy i mecz jak dzisiaj jest głowa, koncentracja, doświadczenia i wizja. Nie mamy ten stery, przepraszam, ja nie pamiętam, będzie bardzo trudno.